Stan Amelki określić mogę jako dość ciężki, bo przechodzi w tej chwili okropne bóle. Po prostu określić tego się nie da, to trzeba przeżyć, trzeba z nią być, trzeba być przy zmianie opatrunku. No wtedy wszystko to człowiek słyszy, widzi i no coś strasznego. Zmiany opatrunków to jest jakiś horror. Znowu nóżkę wzięłaś na tamtą stronę. Odkręć ją w tą stronę. O, tak. Córka się szykowała na ten wyjazd? O, bardzo. Obie cieszyły się już od wielu dni. One kilka tygodni wcześniej już wiedziały, że pojadą tam. To był naprawdę bardzo dla nich radosny i wiadomo, jak dzień dziecka, to każde dziecko chce jakoś szczęśliwie, radośnie spędzić. No niestety, ten dzień dziecka zapamięta na pewno do końca życia. Było tak, że szłam do tunelu i było tam ciemno. Poszłam tak w bok, a tam była ta dziura i wtedy ta noga wpadła mi do tej dziury. I potem mi wyciągali tą nogę z tej klatki takiej. No jest te kółko i ono się kręciło. Na początku nie było bramki, a na końcu była taka bramka. I Amela nie wiedziała, utknęła się, znaczy ja tak nogę poza i utknęła. I to się kręciło i porywało jej cały czas, bo to było z drewna. I porywało jej buty, spodnie i skórę. Później ją wyjmowali, tam rozcięli spodnie, krew leciała, no i próbowali zatamować. Później pojechali do szpitala. Ale powiedz, kto ją zabił do szpitala? Pan menadżer. Czyli zabił ją obcy mężczyzna? No tak. Panią to nie dziwi? No, ogólnie mnie dziwi, że nie, zanim tą nóżkę jej tam wyjmowali z tego zakleszczenia, to powinni w tym momencie, ktoś powinien wezwać karetkę. A jak wyglądał pierwszy telefon do pani? Pierwszy telefon odebrał mój mąż i do męża powiedziała coś takiego, pani wychowawczyni, że potrzebuje PESEL. Mąż się zdziwił, dlaczego? Po co? PESEL wiadomo, do czego się podaje. A bo Amelka miała mały, niegroźny wypadek. I tyle. I to nie było więcej telefonów. Do przyjazdu. Przyjazd był o godzinie 17. Nauczyciele, gdyby wezwali karetkę, to nikt do nich nie miałby w ogóle żadnej pretensji. To jest jedyna, najważniejsza sprawa, jaką zaniedbali. Dzień dobry, moje nazwisko Mariusz Zieliński. Ja jestem dziennikarzem telewizji TVN programu Uwaga. Chciałbym się z panem spotkać i porozmawiać o takim wypadku, który miał miejsce 1 czerwca u państwa. Wypadkiem bym tego nie nazwał. Czy moglibyśmy się spotkać? No tak, to z panem nie mówię. Dziękuję bardzo. Dobrze. Dzień dobry, Mariusz Zieliński.